Teraoro, Teraoro. Co to jest? Ranga silny goblin. Partiatik! Live. Zaczyna. Plus 2 sterta złota. Kukła treningowa. Opracowanie technologii 40% taniej. Ej, wojak ma największe gówno. Ej, barbarzyńca albo wróż. No wiem, wiem, Warterek, wiem. Hej, mam nadzieję, że dobrze ci się streamuje z twoim super czatem. Dzięki, Jacuś. Byłoby lepiej, jakby nie było tu kogoś. Ale jest jak jest, Jacuś. No co, Jacuś, no co? Jacuś nie oddaje. Sadgir dla Jacusia. Zagrasz Total War Warhammer? Teraz Zafru jest na Epiku. Zagram, ale nie dziś. Ej, widzowie, zarobista jest ta gierka, ta co teraz gramy. Dobra, gramy wróżem. Iluj. I gramy jeszcze raz podbił wszystkiego. Normal, mapa M. Bijemy wszystkie i lecimy znowu. Zacznij grę. Dobra, to my widzowie. I teraz tryhard, magazyn. Lecimy. Tutaj, pyk. I teraz tak, szybko bank, Bardzo szybko bank. Nie, 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 lesik, bardzo szybko. Nie, bank, nie. Dobra, nice. Zbierajcie jedzenie, jedzenie. Panowie, jedzenie. Nice. Dobrze. I teraz jedzenie. Ja tu bank wpieprzę. Usuwam to. Ja już jestem pro generalnie. Ja już jestem pro, widzowie. Mam kukłę treningową i co? Masz też? Jednostka plus 3 razy. 3 szybkie. Kumasz? Leczenie. Leczenie oczywiście. 50% odporność na truciznę, kumasz? Nice, co? Woskowy potwór do postawienia i przywoływacz. Nice. Ty, ja bym wampirami grał ogólnie. Regeneracja działa plus 12 sekundy. Zbiera zbiory, zwiększa zbieranie wszystkich zasobów w kręgu o 8%. Postawimy księcia. Księciuniu już jest zbudowany. Dobra, jazda. Lecimy spokojnie. Umiejętności oczyszczają duszę, usuwa wszystkie negatywne efekty. Ej, oni mają tu skille normalnie. Co jest? Uczony czarodziej. Umiejętność mądrość. Cele otrzymują 100% więcej doświadczenia. Co? On daje buffa na expo? Ty, my gramy teraz krasnoludami w ogóle, nice. Tworzy obiekt stary wampir w liczbie 1 co 60 sekund. Przywołuje 100 jednostek, ja pierdzielę. Dawaj. Udaję pod content. Pierwszy raz w tą grę gram, ale myślę, Jacuś, dobra. Udają to twoje rodzice, że nimi są, to po pierwsze, Jacuś. Po drugie, ci zara łeb rozbije. W GTA San Andreas. Nie no, Jacuś się pcha, widzowie, pobano z powrotem. Stawaj magów w luj i ulepszaj DMG. Dziękuję, Crazy Bugakę. Prime oddaję, dzięki! Szkoda, że ja nie mogę tak powiedzieć, bo dostanę perma? Nie, Jacuś, ty już dostałeś perma, a nawet tak nie powiedziałeś. Dobra. Ty, przywołał tego wampira, a na jaki czas on go przywołuje? Czy
Czekaj, na za minutę zniknie? Ja coś na łańcuch. Nie mogę. No co, ja coś się pcha, widzowie, no. Trzeba coś ukrócić. Trzeba ukrócić sadgę dla niego, no ale życie. Życie tak pokierowało tym. Dobra, postawmy paru jeszcze robotników. A właśnie, to było to. Większe zbiory i to... Złoto pozyskiwanie. A tu jedzenie, to jedzenie. A i z banków zysk, to też damy. Perma miał dostać do samo 24 godziny. No wiem, dodałem dramaturgii trochę. Nie chciałem mu dawać perma jeszcze. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem. Nie mogę. Wiecie, chcę kurwa zbogacić. Nie mogę z tym Jacusiem. Jacus strzydał na Goliborde 5 złotych. Nie no, to jest jaka skpina, ty to mi powinieneś wypadać za content, jaki ci robię, nawet jak ile jesteś, to banujesz cadek d. Ty w dupę nie jesteś miły nigdy, to jest problem, Jacuś. Popraw się, to będzie git. I powiedz mi, Jacuś, skąd mam drewno zdobyć, bo rozpieprzę coś zara. O, mam drewno już. Lesik. A, bo czasem drewna same z siebie też rosną. Nie trzeba leśników mieć. Dobra, na spokojnie. Ty, może wyślę tych na testa? Co tam się stanie? Ej, nie mają lifesteala. Ja pierdzielę, ja nie mam jednostek. Zaraz mi mur rozpieprzą. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem. Wiecie, chcę kurwa... Co ja zrobiłem? Jacuś strzydał na Goliborde 5 złotych. Nie no, teraz to przesadziłeś, sprawdzaj logi czatu, ostatnie moje 5 zetel na koncie, ale już w poniedziałek średnitek wezmę kanapkę od frajerka. Nie mogę. Jacuś, jak sprawdzę twoje czat logi, to nie będzie 24 godziny ban, tylko perm. Także uważaj, o co prosisz. Może zostawmy to tak jak jest. Dziękuję bardzo. Dobra, cofnij Jacusiowi, już niech będzie, wysłał dyszkę. Wcześniej za 5 zł mu cofnąłem. Niech ma. Ej, on daje na budynki nawet bufy. Ten mag. Ja pierdzielę, on jest zarąbisty. A on daje buf na expa. Dobra. Dodajmy jeszcze jednego tego. Ej, zabijmy te syreny, widzowie. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Support Twich Entertainment dał na Goliborde 5 złotych. Uwaga, z dniem 1 kwietnia 2022 roku został zbanowany użytkownik nielegalną banicją. Przypominamy o ogarnięcie dupska, bo perm oczycie w pta. Dziękuję bardzo, przepraszam. Ale ja nie zostałem zbanowany, także wszystko jest git. O ja pierdzielę. Których ja czarodziejów według widza miałem stawiać? Nie tych, tych? O kurde ty, dobra. Idziemy na wojnę. Ej, uzdrowiciel! Jeden. No lecz go! Leczy? O. Jeszcze to. I postawimy sobie, widzowie, chatę rybaka. Brak ochrony. Nice! Kurde, w tym się da chodzić normalnie.
To dajcie tą chatę rybaka, Sara. A co dają ryby? To jest jedzenie, tak, widzowie? Ja coś dobry widz? Bonzel, ale jak ty piszesz na kogoś, że jest dobrym widzem, to jest pieprzona antyreklama. Jak ty piszesz, że ktoś jest dobrym widzem, to tak jakby jakiś widz napisał, że N-Worda ktoś napisał i żeby zbanować go, bo jakiś mod nie zobaczył. Także Bonzel. Dobrze, że... no, dobrze, że go bronisz. Będzie łatwiej go zbanować potem. Bonzel plus Jacuś. Niezła para. Widziałeś ten film? Głupi, głupi. Dobra. Nie obrażajmy widza. Ej! Co oni tam będą zbierać ogólnie, te chłopy? Tu i zbierają ryby, tako. Czekaj, gdzie była chata rybaka? Które to było? Mogę tu bank wpieprzyć? Ty, a jak dam tu leśniczego, to co się stanie? Nie interesuje mnie nic, tylko bardzo. Nie mam tego ryba. Support Twich Entertainment dał na Goliborde 5 zł. Rozumiemy, użytkownik został odbanowany za hajs, to znaczy z dobrej woli streamera. Oczywiście życzymy miłego dnia / wieczora. Dzięki, dzięki. Głowa starego daj. Ale 2K kosztuje, dobra. Dobra, niech broni. Aha. Ty! Idź na wyprawę. Dzięki, totalny szef, za 18 miesięcy. Witam. Dzięki ci bardzo. Bank. Dwóch leśniczych. Dajmy. 8? 8 daję i księcia. I tu go też dam. Niech będzie. A ja tu chyba straciłem paru. Nie, jest git. Chociaż nie, czekaj, wiesz co? Dam tutaj jeszcze ze dwóch. Tutaj dam tego maga, co expa daje. Dwóch magów, co expa daje. I tu też dam dwóch i będzie git. Nie, tu dam jednego, bo tu się nic nie dzieje. Coś daje ta chata rybaka? Otworzy ryba. I otwórz tę ryba. O kurde. Macki chodzą do roboty! O kurde. To wy jesteście, wy macie wolne, panowie. Idźcie tu na razie. Najwyżej was przesiedlę. Postaw Wiedźmę, Furii, ona boosta do Attack Speedu daje. Która to jest? Czekaj, to jest jakiś woskowy potwór, to jest ciekawe. Mag Furii. O kurde, a 10%. 10%, nie 100. A, ty nie napisałeś 100, ty napisałeś po prostu, że daje boosta. Dobra, czekaj, przesiedlę armię, bo nie wiem, gdzie będą mnie atakować. Że dam tutaj... Nie, tam by sobie chyba i tak poradzili. Przesiedlę armię tutaj. W ogóle pod magów będę grał, tak jak widz dawał radę, bo są spoko nawet. Dajmy ich pod kontrol 1. I dajmy tutaj tego maga jeszcze jednego, co daje expa. I tą Wiedźmę Furii. Dajmy dwie. O kurde. Stań tutaj. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Support Twich Entertainment dał na Goliborde 5 zł.
Uprzejmie prosimy co to police? Tu o wyjaśnienie nam, co to police, skoro tak piszecie, bo u nas w subporcie to stare dziady siedzą. Dziękuję, support. Co to znaczy police? Czekaj, w dupę, bo mnie atakują. Pytanie gdzie? Kurde. To ja robię kontratak. Ty, bo mi starego biją. A ja już to przejąłem. To gi. Dobra, nie przejmujmy aż tak szybko, ty, bo co dobrze idzie. Tych dajmy pod dwójkę. Gdzie jest atak? A nie ma. Dajmy tego czarodzieja, co daje expa, dwóch. Dajmy, a właśnie, miałem przesiedlić czterech chłopów. Raz, dwa, trzy, cztery. Niech sześciu będzie na razie. Dwie leśniczówki. Bank. A i karawan nie mam, znaczy targów. Właśnie się pokłóciłem z dupą, ale mam wypieprzone, oglądam ulubionego streamera. Co widzę, liczę się, trochę się odetniesz od rzeczywistości, poczylujesz bombę, a potem naprawisz co trzeba i będzie dalej git. Gladge. 200% szybkość uprawy, co to znaczy? Jak to? Jak to? Jak to działa? Jezu, i będą tak wolno chodzić tu? O, dajmy to. Tego się już bardziej ulepszyć nie da? Sadgę. Jezu, jakie drogie te rzeczy w ogóle do ulepszeń. Budynkom iść. A to czekaj. To daje magom? O, to jest do magów! Nie, to my full w magów idziemy. A to? To też daje magom, czy to? Dobra, to. To opisuje te tereny, więc dla ciebie po przejęciu tak będzie. Co ty gadasz? Z tego będę miał dużo żarcia? To mi się podoba. Nie no. Odda. Jacusia do roboty wezmę. Homonto będzie odkupi swoje winy wtedy. Czekaj, czekaj, czekaj. Wieża kamieni, co daje? Ile banków mogę na teren? Jeden. Czekaj, czekaj. A tu jest. To na bank nie daje? Nie dało. To się chyba buf skończy. Sprzedaj mur tam, gdzie nie potrzeba. A, racja, racja. Dzięki, dzięki. Chociaż szczerze nie wiem, czy to się opłaca, bo co jeżeli w przyszłości się to przyda jednak? Jak będę walczył? Leczcie, leczcie ich. Leją? Tam gdzie trzeba? Ja. Gdzie ten co leczy? Kurde, połowę czarodziei straciłem. Co on mi zniszczył? A wieżę.
Czekajcie, ustawię ich sobie dobrze. Ja pierdzielę, nie mogę ich ustawić. Daj tych dwóch. O. Nie! O. Postaw przywoływacza wampirów. On długo działa, ale się załaduje przez ten czas. Ale te wampiry padają po jakimś czasie. Trochę useless. Nie wiem, czy te wieże budować, czy się w dupę nie opłaca. Trochę słabe są. Chyba, że to, wieża kamieni. No jest giga tanki, ale jest giga droga. Zobaczmy ją dla testa. Awans muszą dostać te przywoływacze. Dobra, i mamy te gówno. Nie wiem, atakować ci? A, ci mnie zaatakują. To poczekam, aż mnie zaatakują, ale nie będę ich przejmował, żeby nie... tam nie odkryć jeszcze, bo na spokojnie się rozwijamy. Wiecie, o co chodzi. Będzie git. I teraz... A, to tylko do robotników jest. To może damy... Czekaj, które położę z banków więcej zarabiam? To? O to. I dajmy sobie więcej żarcia. Dla stworzeń i budynków, okej. I dajmy to jeszcze magom. A magowie co ile wbijają level? Który mag ma wyższy level tutaj? Żaden? Dobra. Ustawić się. Patrz to, patrz to, patrz to, patrz to, patrz to, patrz to. No to. Piękne. Nice. Rozpieprzeni. Wydawaj surowce, bo masz tyle, żeby zrobić armię. No tak, tak, dobra. Ale wiesz, o co mi chodzi. No spokojnie. Ty, zrobić tych rycerzy na koniach, żeby tankowali? Czy może tych ciężkich? Tych, ciężko zbrojny. Nie, on jest słabszy. Czy tutaj są jacyś takie tanki, żeby tankowały? O kurde, te... Nie no, ten rycerz na koniu to najlepszy tank. Ja bym ich porobił. Pod trójeczkę se ustawia. I git. Magów w sumie tych leczących nie będę brał do walki. Oni będą czekali. I najwyżej będą leczyli wtedy, kiedy będzie po walce, nie? Czekaj, tych magów leczących jednak po dwójkę dam. Znaczy po trójkę. Dobra, atak tam. Przejmijmy to. Siema, siema. Czy to jest podstawka, czy masz... Ja nie wiem, czy są DLC. Pierwszy raz tą grę odpaliłem dzisiaj. Więc ciężko powiedzieć, wiesz? Tych pod trójkę dam i niech leczą. A ja sobie tutaj wpiję, tak, bank. Leśniczych. I tutaj są większe plony, tak? To można więcej roboli niby dać. Dam księcia. Właśnie, tu dałem księcia? Nie dałem. Książę i tego, i robotników. Siedmiu? Nie, ośmiu dam, bo większe plony. No, i niech sobie zbierają. I w sumie mogę dać te... gdzie to było? Ze dwie te wieże. Siła, o Jezu, zaczyna się. Ja pierdzie... Dobra, dwa... Obsrałem się, dobra, dobra, dobra. 2,6 i tutaj 1,9. Może smoki? Powoli już? 150% regeneracji zdrowia. Właśnie, tych magów miałem dawać, gdzie oni są. Raz, dwa, trzy.
Co to jest? Ja tego nie chcę! Ja się nie chcę tam bić! Zostaw ich! Co tu się w dupę dzieje? Nie, widzowie, ja się boję, że ci mnie rozpieprzą 3K. A ile ja mam siły teraz? Ktoś wie? Dobra. Kurzyli mnie. Lecimy. Dobra, przejęliśmy to. Wypieprzajcie stamtąd. Patrzę, gdzie zaatakują. Dobra, idźcie tam. O nie, widzowie! Widzowie! Ja pierdzielę, 30 sekund. Dobra, szybko, szybko, szybko. Gdzie to jest, gdzie to jest? Dwudziestu czterech, 26. Błagam. Damy radę. Dwudziestu dziewięciu, 26. Gdzie to jest? Ej, co? Rozpieprzyliśmy? Dobra, lecimy tam. Ty na gigaes! Widzowie! Co tu się odpieprzyło? Co ty gadasz? Giga chat. Ty no, rozpieprzyliśmy ich jak nic. Dobra, czekaj, czekaj, szybko, 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 szybko. Wielk leśniczych, bank. Co jeszcze, co jeszcze? To i roboli, roboli. 8. Dobra, 9. Ile oni? 50 sekund. Mamy 29 tych i 25 magów. Paru magów straciłem. To widzowie, dopieprzę trochę ich, bo oddają giga. 10 magów nowych. Powinno oddać. I dajmy teraz tak. Tych, co dają attack speeda i tych, co dają expa. Siedzi ich, mam tu 1,20. Aha, dobra, to gówno zaatakuje. To można to oszczać. Dobra, git, git. Aj, karawany. Pyk. To przejęliśmy? Nie, jeszcze nie. Czemu to jest puste? To jest nasze? Co? Kiedy to przejęliśmy? O Jezus! Błagam. Ty! O Jezu, odznaczyłem sekondnych. Co? Rozpieprzyliśmy 3K! Ja pierdzielę! Rozpieprzyliśmy 3K! Dobra. Jest zarąbiście. Nic nie straciliśmy wojsk na tym! Nic! Ja pierdzielę! Jak to możliwe? Gdzie atak? A. Dobra, tam to się nie liczy. Czekaj, bo ja tu nie mam chłopków.
Gdzie było to więcej plonów? Tutaj. Dajmy trochę plonów, mam 4 sika drewna. Siema, witam Random Bruce. Witam, witam, co tam się stało? Siema! Czy ja widziałem cosplay? No niestety się natknąłem na szota. Sorry, jest... O ja pierdziele, nie jest dobrze. Nie no, widziałem, widziałem, no co mogę powiedzieć? Nie spodziewałem się czegoś takiego. Ale co no? Każdy wybiera sam, co chce robić. Rozumiem, że to jednorazowy był ten, czy coś więcej. Puszuj, masz rację. Robisz Ari? Oj, oj, oj. Jak będą ogony montowa... Witam, witam. Jak ogony zamontujesz, susy? Nie, no co mogę powiedzieć? Widziałem, widziałem cosplay. I się nie spodziewałem, był szok. No ale co no? Czekaj, czekaj, czekaj. Chłopków, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, tu 7. Tu też 7. I czekaj, tych magów na expo. Tam mnie zaatakują, to luj. Ej, ogólnie idzie zarobiście. Ty, jakie my mamy staty? Co się dzieje? Karawany, a, racja, racja. Tu mnie nie atakują, 2 minuty. 14K. 14K. Full focus, a właśnie, jak tam po full focus, random? Coś proponowali dalej, czy... Ty, właśnie się miałem zapytać. Jak się nazywali ci, co do ciebie pisali od tej federacji, co się na piję prześmiałeś? W sensie ta federacja się ogłosiła dużo, tam Royal coś tam, nie pamiętam, ale wczoraj chyba odpalili, czy coś takiego. Czy tam się Bagetson leje i inni. Czekaj, jak to się nazywa, czekaj, czekaj. I dajmy szybko... Tych koni, może jeszcze trochę tych rycerzy, bo giga oddają. 41. A dobra, źle ich oznaczyłem. Dobra, ci się zaraz rzucą na mnie, to ja już ustawię. O Jezu. O Jezus. Więcej? Fuck! Oni się nawet nie na mnie rzucili. Dobra!
Rozpieprzyliśmy ich! Ej, ej, pomóżcie tam, co wy robicie? Ty, rozpieprzyliśmy ich! Dobra, szybko, szybko, szybko. Pyk, pyk. Co jeszcze chciałem zrobić? Chłopków, chłopków. Nie, za mało. Książę. I... Czekaj, bo nie patrzyłem random, co ty pisałeś. Nie wiem, czemu miałbym się bić. Co za darmo ci proponowali walkę? W sensie, znaczy mi nic nie napisali jaka kwota, więc ja ci nie powiem, czy za darmo, czy nie, bo nie napisali. Tylko się chcieli dogadać, ale... Ale no. A jak się nazywała ta federacja? Sorry, że nie czytam, ale się skupiłem. Co są lekcje IG ODRB? Co się dzieje? No dobra. No niech wyślę, jak widz prosi, to niech wyślę dla widza. Ja zapytałem, czy płaca, powiedzieli, że promo i sport mi dadzą. Ja pierdziele. Ty serio, jak to chyba MMA VIP do ciebie pisało. Bo nie wyobrażam sobie kto inny. Dupę, za darmo. Za promocję, ja pierdziele, to serio MMA VIP. Wieżę leczącą stawiaj? A, rzeczywiście. A właśnie. Ty, no ale tragedia, jak nawet nie zaproponowali siana, tylko za promocję. Przecież w dupę porypane. Sergej bywa VIP. Dawajcie bić, reklamy są... Ale nie, mi nie proponowali nic, dlatego że... Prosili o kontakt generalnie i chcieli się dogadać. Ale nie wiem ile by zaproponowali, więc wam nie powiem, bo z nimi w ogóle nie rozmawiałem. Ja myślałem, że to jest scam. I nawet im nie odpisałem. Ty, to samo co do mnie napisali. Oni serio, ta federacja, która nibyś tak szczyci, chcieli, żebyś się za darmo u nich lał? To nieźle zaczynają. Super, super. Ja pierdzielę. To nieźle zaczynają se. To mi też pewnie by nic nie chcieli dać. Albo nie wiem, jakieś grosze. Ja pierdzielę. To serio sadgę dla nich. Chyba się skończą zanim się zaczną. Dobra, pytanie gdzie oni się wysypią. Luj, nie dowiemy się. Robię atak. Paru magów mi zabili sadgę. Ty, ja wygram tą grę teraz? Jak to zniszczę? Ty, co jest? A, tutaj. Stamtąd. Ale żarcia tu. Czekaj. Gdzie to jest? Pyk. Wieża lecząca. Tych. I lecimy. A, na prawo masz rację, tam coś było, no. Siła 2K, ale oni nie będą atakować, to sobie zaraz ich zrobimy. Czekaj. Pytam, ponieważ zajmuję się kontaktem z zawodnikami organizacji MMA Royal Division. Pierwsza edycja Gali odbędzie się w marcu 2022 roku w Opolu. Dlatego poszukujemy osób zaangażowanych medialnie i
i społecznościowo, a jednocześnie chcących poszerzyć grono odbiorców. Gwarantuję mi świetną zabawę i rozwinięcie umiejętności sportowych. Ja pierdzielę. I tyle? Ty serio? Szukają ludzi, którzy będą się za darmo bić u nich i wypróbują ten. Ty, ja mam nadzieję, że Bagietson nie poszedł za darmo tam. Bo aż mi szkoda się zrobiło. Ja pierdzielę. Dzięki, Puma. Ja pierdzielę. Ty, aż mi się szkoda zrobiło go. Mam nadzieję, że nie poszedł tam za darmo, bo... Ja pierdzielę. Jednorożec. 100% prosi na odrzucenie, zamrożenie. 50% szansa na ogłuszenie wrogo przez 2 sekundy. Żniwiarz taki są. Chciałbyś 15k minimum? No to nie, nie wydaje mi się, że to jest dużo na jakimś tym fejmem macie. A, ty... A na mniejszej gali. Nie, ja za 15k chyba bym nie poszedł na żadnej, bo to się wydaje za takie coś mało. Na poważnie ci mówię. Dziękuję, Eldunaris, za 6 miesięcy. Bagietson powiedział, że dostał więcej niż na Fame MMA by dostał. Nie ma bata. Jak Fame MMA podobno minimum płaci tym zawodnikom tam, tym co mają, wiesz, 1000 followów na Instagramie i tak dalej, to oni im płacą no już sporo, jak na takie coś. Nie, ja pierdzielę. 200 zł dostał. Nie no, tragedia. Za 15k to ja na pewno bym nie wyszedł. Nie ma bata, widzowie. Nie porypało mnie. I ty random lepiej też nie wychodzę za takie siano. To nie ma sensu. Czekaj, czemu mam w ogóle tak dużo wszystkiego? Ty, mamy wszystko na fulla. Susy. Dobra, to wiecie co? Powiększymy se armię. Idę zająć ten teren szybko. Czy ja bym się bił z RB za 15k? Ja bym za 15k nie wyszedł z nikim. Serio, widzowie, bo ja nie mówię 15k, to jest dużo siana, tylko że za wyjście na tej, przygotowywanie się, opłacenie różnych rzeczy, trenera, innego gówna. Chłopie, no w dupę, 15k to jest nic. To ci wyjdzie, że, nie wiem, tak na czysto dostaniesz, nie wiem, 3k? Super. Jakbym dostał na fame 60k, to bym się cieszył. No, 60k. Myślę, że... Znaczy nie wiem w sumie, bo problem jest taki, że tylko na Twitchu siedzisz. I pytanie, czy jakby to ocenili. Ale no, także nie wiem, czy 60k by dali random. Raczej ciężko powiedzieć, wiesz. Pudzianem no limit wyszedłbyś 100k? No jasno, że tak, to 100k. Nie no, za 100k z Pudzianem. Przecież Pudzian by mnie zabił. Nie wiem, czy się opłaca jednak. Muszę się zastanowić. Dobra, jednak muszę to przemyśleć. A, od Pudziana w mordę to nie hańba, w sumie rację. Dobra, widzowie, przejmuję cały teren i luj. Robię tak, tych magów. Niech dadzą expa. I napiję przez rycerzy. Czarodziejów. I rycerzy. I czarodziejów. Złoty czarodziej, no widzę właśnie. Który on ma? Jak się patrzy, jaki ma level? Zapito 7 jednostek.
Zdrowie z pancerzem półtora koła, ja pierdziel. 106 czarodziejów i 109 rycerzy. Dobra, test na tych zróbmy. Dobra. Magowie nawet nie zdążyli dobiec. Dziękuję Adamito, witam. Ja pierdziele, niszczeni są przeciwnicy. Jak gówno. To co, ostatnia arena? Co, czego nie przeczytałem? Lecisz? Dobranoc, dobranoc. Dzięki, że byłeś. Random. Nie no, ja za 15k nie wyszedłem, za 60. Przemyślałbym. Ale no kurde, to trzeba by obliczyć wszystko i tak dalej. Też pierwsza walka może być tylko raz. Pytanie, czy warto się za 60k sprzedać. No i Ed! Rozpieprzona rynka. Za pierwszym. Trudność koszmar odblokowana. Albo na normalu graliśmy, racja. Na fame warto by bodaje zasięgi, w sumie. Chociaż wiesz, no jak masz tam tych ludzi, pomyśl sobie, że o nas by myśleli to samo. Czyli o tych, co tam walczą, pierwsza, druga walka. Raczej nikt o nich, nikt nawet nie wie, kto to jest i czekają, aż będzie skip tych walk. Dobra, rozpieprzyliśmy. Plątacz, nowa ranga, wygrana, wynik 19500. Fajna ta giereczka, bardzo przyjemna. Murder Cookie, dzięki za 12 miesięcy. Cholipka. Dobranoc, Matios. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę.